Witam, tutaj Jerzy, SP6ZT, witam na kanale QSLK z Brazylii. Dzisiaj taki odcinek kręcony trochę na żywo. Spróbujemy zrobić pierwszą łączność. Tak jak wiadomo, kanał QSLK z Brazylii jest kanałem o radiu, o łącznościach radiowych, więc dzisiaj pokazujemy, jak zrobić najprostszą, typową łączność. Czego do tego będziemy potrzebowali? Oczywiście potrzebujemy radia. To jest radiostacja, transceiver Kenwood TS-590. Radio jest podłączone do anteny. Do tego będziemy potrzebowali kartki papieru, która nam się przyda do wprowadzenia jakichś notatek, długopisu, nasz logbook tutaj w wersji papierowej, żeby zapisać taką łączność, którą nam się uda dzisiaj przeprowadzić. I co? No, spróbujmy zobaczyć, co słychać dzisiaj na falach eteru. To jest bardzo popularne radio, proste. Z podstawowych elementów, które kiedyś stworzę odcinek, żeby omówić więcej, podstawowym elementem jest, mamy tutaj wyświetlacz, na którym możemy odczytać częstotliwość. Dzisiaj będziemy pracowali na paśmie 80 metrów, czyli częstotliwość około 3 MHz, 700 kHz. Mamy gałkę VFO, która nam umożliwia przestrojenie radia na dowolną inną częstotliwość. Mamy możliwość zwiększenia głośności. Mam nadzieję, że w tej chwili trochę słychać tego szumu. Ja teraz wyciszę, więc zaraz będziemy słuchali, co słychać tutaj na pod Wrocławiem. Mamy mikrofon. Spróbujemy dzisiaj tutaj coś przez niego nadać, powiedzieć. Łączności radiowe tak naprawdę to jest słuchanie. Najpierw trzeba słuchać, a potem dopiero nadajemy. To nie jest tak, że uruchamiamy radio i od razu zaczynamy nadawanie. Warto na początku, przed pierwszą łącznością, posłuchać tego, co się dzieje, co słyszymy, jakie stacje pracują. Oczywiście przestrzegamy reguł, przestrzegamy zasad, to znaczy nadajemy na tych częstotliwościach, na których jest to dozwolone, na tych, na których mamy takie uprawnienia. A więc stacje polskie na paśmie 80 metrów standardowo pracują od częstotliwości 3 MHz, 700 kHz. Mówimy tutaj o łącznościach fonicznych, to znaczy łącznościach, które robimy rozmawiając, bo krótkofalarstwo to także hobby czy aktywność, w której możemy robić łączności na przykład telegrafią, czyli popularnym alfabetem Morsa, oraz także z użyciem różnych rozwiązań cyfrowych. Ale my dzisiaj skupiamy się na łączności, w której postaramy się z kimś porozmawiać. Więc dajmy troszeczkę głośniej. Okej, słyszymy taki jazgot. Jakie stacje pracują, nie jesteśmy w stanie ich usłyszeć, więc spróbujemy sobie posłuchać. Irena, to jest siódemka Maria Paweł Irena. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Bardzo miło mi cię usłyszeć, bo to jest drugi Andrzej z Ostrowi Mazowieckiej w mojej kolekcji, bo jednego już znam. Także jest okej. 10 do 15 ponad 9 na obecną chwilę. Tak twoja stacja dociera pod Bełchatów. Myślę, że powinieneś być zadowolony, bo ja jestem tym bardziej, że z takim raportem mogę odbierać stację, to uważam za bardzo dobry wynik. O, SP5 Cezary Irena, SP7 Maria Paweł Irena. SP7 Maria Paweł Irena, SP7 Paweł 5 Cezary Irena, potwierdzam. Okej, usłyszeliśmy dwie stacje. Jedna to była SP5 CII, która nadawała. Druga stacja, z którą ona robiła łączność, też podała swój znak. I to jest ten pierwszy element tego hobby. Każda radiostacja, każda stacja, każdy operator ma swój unikalny znak, taki identyfikator, z którym się
identyfikuje przy każdej łączności, to jest nasz obowiązek. Mój znak to Stefan Paweł 6 Zygmunt Tadeusz, SP6ZT. Tutaj słyszeliśmy stację SP5 CII, Stefan Paweł 5 Cezary, Irena, Irena. Dodatkowo te dwie osoby przedstawiły się, przynajmniej jedna z nich, przepraszam, przedstawiła się i podała raport w formie dwóch cyfr, 5-9. 5 to jest czytelność oceniana, tutaj był idealny odsłuch, więc podano właśnie piątkę, liczbę 5, czyli 5 i drugi 9 to jest siła sygnału. Najprawdopodobniej ta osoba słyszała i widziała u siebie na radioodbiorniku poziom tego sygnału bardzo wysoki, więc podała 9. Tutaj skala jest od 1, a tak naprawdę od 0 do 9. Ci panowie, koledzy dalej ze sobą pewnie rozmawiają. Jak słychać? Te dwie stacje rozmawiają, jak słychać, omawiają jakieś szczegóły dotyczące budowy radiostacji. Jeżeli chodzi o krótkofalarstwo, to w czasie takich rozmów, łączności radiowych, pamiętajmy o tym, że możemy być usłyszeni nie tylko przez tego korespondenta, z którym rozmawiamy, ale także przez dowolną inną stację, innego nasłuchowca, więc te tematy, które poruszamy, powinny być tematami właśnie związanymi z naszym hobby, pogodą, tym, co się dzieje. Unikamy tematów drażliwych, takie, które dla odbiorców albo słuchaczy mogą być źle odebrane albo stanowić jakieś zarzewie konfliktu. Więc raczej nie rozmawiamy o polityce, nie rozmawiamy o religii, rozmawiamy o tym, co nas cieszy, czyli o naszym hobby, o radiach, o łącznościach. Za chwilę nagram jedną łączność, pierwszą łączność, którą tutaj zrobimy. W czasie tej łączności oczywiście nie będę mógł niczego komentować, więc jeżeli chodzi o prowadzenie takiej łączności, to muszę poczekać, aż tych dwóch radiooperatorów skończy rozmowę. Wtedy podam swój znak, podam go do mikrofonu, czyli po prostu go wypowiem. Jeżeli ta stacja, która będzie tam na częstotliwości, usłyszy mnie, także odpowie mi moim znakiem oraz swoim znakiem. To jest dla mnie dowód, że zostałem odebrany poprawnie i ta osoba chce ze mną rozmawiać. Następnie wymienimy się imionami, przywitamy się, podamy sobie właśnie raport, czyli ocenimy, jak dobrze się nawzajem słyszymy i być może parę słów zamienimy o tym zestawie radiowym, czy o tym, z jakich radii pracujemy, jaką mamy pogodę, jak siebie słyszymy. I na zakończenie takiej łączności pożegnamy się i zwyczajowo kończymy każdą łączność 73. To 73 to jest nic innego jak pozdrowienia w takim naszym, jak każde hobby, mamy pewien swój slang, swego rodzaju kod i 73 to są pozdrowienia. Każda transmisja, każde rozpoczęcie nadawania i zakończenie nadawania, zawsze podajemy znak tego, do kogo nadajemy oraz swój. Także słuchacz zawsze będzie wiedzieć, z kim w danym momencie te dwie stacje pracują. Na zakończenie oczywiście zapisujemy w logu taką łączność i wypełniamy kartę QSL, ale o tym po łączności powiemy. Na obecną chwilę odbieram Twoją stację, co nie zmienia faktu, że... Stefan, Paweł 7, Maria, Paweł Irena, SP9, Franek, Stefan. SP9, Franek, Adam, Stefan, SP7, Maria, Paweł Irena. Fajnie, Panie Józef, dzięki za odzew, dzięki za spotkanie. Zdrówka raz jeszcze i do kolejnych miłych. Pozdrawiam, hej, hej. I dosłownie ostatnie wywołanie podaje Stefan Paweł 7, Maria Paweł Irena, tu SP7 MPI na szybkim QSO. Zapraszam. Stefan Paweł 6, Zygmunt Tadeusz. Stefan Paweł 6, Zygmunt Tadeusz. SP6 Zulu Tango, SP7 Maria Paweł Irena. Dobry wieczór, witam, pozdrawiam.
Paweł i Bełchatów. Szczegóły z następnej relacji, ale fajnie odbieram, także na pewno będzie ok. SP6 Zulu Tango, SP7 Maria Paweł 1. SP7 MPI, SP6 Zulu Tango. Cześć, witaj. Raport 5-9, bardzo głośno pod Wrocławiem. Moje imię Jerzy. Z tej strony radio Kenwood, antena Dipol na ogrodzie Kenwood TS590, moc 100 W. Proszę bardzo, SP7 MPI, tutaj Stefan Paweł 6, Zosia Tadeusz. SP6 Zygmunt Tadeusz, SP7 Maria Paweł Irena. Fajnie, panie Jurek. 10-15 ponad 9, także eleganciutko tego Kenwooda 590. Bardzo wdzięczne urządzenie swoją drogą, także, jest ok. Dipol pracuje odpowiednio, no. No i myślę, że powinieneś być zadowolony z tego raportu, bo, no, wydaje mi się, wszystko jak w najlepszym porządku. 100 W ode mnie z leciwego 870 Kenwooda MD4 na 13 metrach, niezbyt szczęśliwie połowieszona, także, taki zestaw też biedę, edition dyskotekowy. No ale cieszę się, że to działa, także widzisz, QSO zaliczone, uprzejmości wymienione. No i czego chcieć więcej, no, aby tylko zdrowie dopisywało i, chęci do podejmowania mikrofonu było, panie Jurku, to myślę, że, zresztą sobie poradzimy. SP6 Zygmunt Tomasz, SP7 Maria Paweł Irena. SP7 MPI, SP6 ZT. Tak, te radia, słychać u ciebie też modulacja Kenwooda. Bardzo, dobra, bardzo wyraźna. Tak, to kilka radii w szaku, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to właśnie na tym najczęściej pracuję. Najwdzięczniejsze i najfajniejsze z całej tej grupy, którą tu mam. Super, dziękuję bardzo za łączność. Słyszałem, że chcesz powoli kończyć. SP7 MPI, SP6 ZT 73 po łączności. SP6 Zulu Tango, SP7 MPI. Fajnie, panie Jerzy, dzięki za zawołanie. Zdrówka raz jeszcze do kolejnych miłych, bo tematów będziemy mieli co niemiara. Przyjemnego weekendu, spokojnego wieczoru. Hej, hej. SP7 MPI ogłasza QRT, zwalnia częstotliwość. Pozdrawiam słuchających i do kolejnych miłych się zapraszam. Najlepszego ze wskazaniem na zdrowie. Miłego wieczoru. Cześć, trzymaj się. No, proszę bardzo, jeszcze tak mam. Ok, mieliśmy już pierwszą łączność ze stacją SP7 MPI z Bełchatowa. Otrzymaliśmy raport 5-9 z plusami. To jest raport pokazujący nam, że nasza stacja była bardzo dobrze słyszana pod Bełchatowem, to jest kilkaset kilometrów. Na skali mamy 9, to jest maksymalny sygnał, ale jeżeli jest to jeszcze więcej, to wtedy możemy powiedzieć 10 decybeli, co jest wyskalowane tutaj na wskaźniku, więc nasz bardzo dobrze nas tam słyszano. Wymieniliśmy się z tym radiooperatorem ponadto informacjami o jakimi radiami dysponujemy, jaka tam jest antena. My tutaj mamy antenę Dipol, kolega miał FD4, to jest jeden z rodzajów anten, które mogą być stosowane. I co? Na zakończenie pożegnaliśmy się i zwyczajowe 73. I taka łączność jest już zaliczona. Możemy ją wpisać do logu. I tutaj taka uwaga, zapisując takie łączności w logu, wpisujemy datę. Dzisiaj mamy 11.03 i rok 2023. Godzinę zapisujemy w czasie UTC, czyli w czasie uniwersalnym Zulu, ponieważ stacje pracują z różnych miejsc na świecie, więc używamy tego czasu Greenwich i zawsze łączności zapisujemy w tymże właśnie czasie, czyli u nas, co prawda, we Wrocławiu i w Polsce jest 19 godzina, natomiast my zapisujemy godzinę 18.08, pasmo 80 metrów, modulacja SSB, ponieważ rozmawialiśmy fonicznie, to była rozmowa na temat rodzajów modulacji, to sądzę jest nawet nie na jeden odcinek, tylko na kilka, wpisujemy SSB, zapisujemy znak stacji, rozmawialiśmy ze stacją SP7 MPI i raporty wpisujemy sobie
I ten fakt już jest odnotowany w naszym logu. Oczywiście możemy go także zarejestrować w logu cyfrowym, komputerowym, natomiast tutaj taka starsza forma zapisania do logbooku w formie papierowej. I na zakończenie takiej stacji, z którą odbyliśmy łączność, możemy wysłać kartę QSL. Ok, czym jest ta karta QSL? Karta QSL to taka pocztówka z informacją o znaku, o być może jakaś informacja o tym, co się dzieje, z jakiego miasta nadajemy. Z tyłu mamy informacje o naszej stacji, wypełniamy te same dane, które wpisaliśmy do logu i wysyłamy taką pocztówkę, czyli kartę QSL. Ta karta to jest potwierdzenie łączności. To jest stara tradycja radioamatorów, kiedy dawniej mieliśmy sobie potwierdzać łączności, właśnie wymieniano karty. Tradycja ma ponad 100 lat i każdy radioamator zbiera i sam wysyła takie karty QSL. Teraz także w formie cyfrowej, ale te karty są dowodami przeprowadzonych łączności. Ale na temat kart i tej słynnej QSL-ki z Brazylii to jeszcze kiedyś porozmawiamy. Do zobaczenia. 73 po łączności tu SP6ZT. Cześć.